Trzeba nauczyć się tego modelu obsługi wyjątków. Obsługa wyjątków wykonuje się tak samo jak forward w serwletach, z tym, że wszystkie filtry są wyłączone. Od wersji 1.4 można zadeklarować, które filtry są włączane również podczas obsługi wyjątków, ale domyślnie są wszystkie wyłączone. Często się zdarza, że programiści zakładają, że to ja mam tutaj filtr, który mi coś tam robi, no i później są z tym kłopoty. Dużym problemem mogą być interakcje pomiędzy transakcjami a pamięcią podręczną. Proszę sobie wyobrazić taki przypadek. Nasz kod modyfikuje jakieś dane w bazie danych. Podczas modyfikacji czyści cache'a. Później kolejny fragment kodu w tej samej transakcji odczytuje te dane i ustawia w pamięci podręcznej nową kopię zmodyfikowaną danych z bazy danych. A później na samym końcu jakiś inny komponent rzuca wyjątek, transakcja jest wycofywana. Wtedy z bazy danych znika nowa kopia, a w pamięci podręcznej ta kopia zostaje. I mamy klasyczną rozbieżność między tym, co mówi pamięć podręczna, a tym, co mówi baza danych. Po prostu trzeba sobie ten przypadek obsłużyć. Jak? No w prosty sposób. Na wycofaniu transakcji czyścić cache'a. Oczywiście nie całego, to się da zrobić odpowiednio, ale to już zostawiam Państwu w ramach projektu własnego systemu. Jedna uwaga, Servlet Exception nie wypisuje stosu wykonania przyczyny wyjątku. Jeżeli Państwo weźmiecie Servlet Exception, opakujecie w nim wyjątek i zrobicie na nim print stack trace, nie dostaniecie stack trace'a pierwotnej przyczyny. W swoim fragmencie kodu, który obsługuje generyczny Servlet Exception, trzeba pamiętać, żeby go rozpakować i wypisać pierwotną przyczynę wyjątku. No i jeszcze raz podpowiem, stron z komunikatami o błędach. Podkreślę, to jest bardzo istotne, bo to wpływa na postrzeganie systemu przez użytkowników. Po pierwsze, muszą być estetyczne i spójne z szatą graficzną systemu. Nie wiem jak dla Państwa, ale ja od czasu do czasu, jak na internecie, korzystam z aplikacji, która jest piękna, dopracowana, estetyczna, graficznie doszlifowana, a w przypadku błędu dostaję standardową, biało-niebieską stronę Tomcata. No to nie robi to na mnie najlepszego wrażenia. I myślę, że tak samo na naszych klientach też by nie robiło. Do każdego błędu, który wyświetlamy użytkownikowi, trzeba sobie wygenerować identyfikator sytuacji wyjątkowej. Najlepiej by było, gdyby był unikalny, ale z praktycznego punktu widzenia wystarczy, że to jest jakiś dostatecznie unikalny losowy ciąg, na przykład 20 znaków losowych, 20 liter. Dzięki temu, jeżeli taki identyfikator wyświetlimy na stronie użytkownikowi i z tym samym identyfikatorem zalogujemy wyjątek w logach, wtedy użytkownik, zgłaszając błąd, podaje ten identyfikator i programiście albo osobie, która szuka błędu albo naprawia go, jest bardzo łatwo skorelować zgłoszenie błędu z konkretnym wyjątkiem w logach. To bardzo, bardzo przyspiesza i ułatwia szukanie błędów. I ostatnie dwie rzeczy. Trzeba powiedzieć użytkownikowi, co ma teraz zrobić na stronie z błędem, a najlepiej zrobić to za niego. To znaczy, jeżeli tylko można, to na stronie z błędem trzeba powiedzieć, ten błąd jest przechodni, odśwież przeglądarkę. Ten błąd jest jakiś poważny, zaczekaj godzinę. Albo na przykład ten błąd, tego typu informacje trzeba, albo na przykład ten błąd jest niespodziewany, proszę zgłoś go do serwisu. A co to znaczy zrobić za niego? No, najlepiej jest sobie umieścić w stronie z błędem, umieścić fragment kodu JavaScript, który wysyła maila na naszą skrzynkę serwisową, że użytkownik tylko wchodzi, błąd, klika, cyk i automatycznie dostajemy zgłoszenie z odpowiednim kodem. Unikamy wtedy problemu, że ktoś musi przepisywać identyfikator sytuacji wyjątkowej albo, co się bardzo często zdarza, użytkownicy nie przepisują go, tylko robią screenshot. No i ze screenshota to się słabo robi copy-paste później, żeby odgrypować log. JDBC. Państwo może tam widzą na górze, że wśród technologii, które omawiam, nie ma JTMS-a, ale wszystko to, co będę mówił o JDBC, doskonale się przekłada na JTMS-a. Z punktu widzenia konstrukcji API są to bardzo podobne technologie. Pierwsza sprawa. Należy uważać na podwójne błędy podczas zwalniania zasobów. Najczęstszy błąd to jest taki, że programiści zakładają, że zamykanie result seta, statementa albo połączenia zawsze się powiedzie. To nie jest prawda. I jeżeli rzuci nam się wyjątek SQL exception podczas zamykania któregoś z tych zasobów, mamy klasyczny podwójny błąd. Ginie nam pierwotny wyjątek, w logach dostajemy coś, na podstawie czego ciężko jest określić prawdziwą przyczynę błędu. Znowu taki niuansik z SQL exception. SQL exception nie wypisuje w komunikacie SQL state'a i SQL errora.
A bez tego ciężko się domyślić, co się w bazie zepsuło. Zwłaszcza jeżeli mamy jakiś problem, no nie wiem, z formatem polecenia SQL, albo na przykład naruszamy jakieś więzy integralności, to bez tych informacji ciężko jest coś zrobić. W kodzie, który obsługuje generyczne błędy bazodanowe, trzeba po prostu te informacje wyłuskać i wyświetlić. Zrobić trzeba sobie nóż, to znaczy do JDBC-a i do JMS-a da się wykonać klasy pomocnicze, które w sposób standardowy zamykają nam dostęp do bazy danych albo do kolejek i zapewniają nam standardową obsługę błędu. Ja Państwu za chwilę pokażę fragment takiego kodu, z którego my korzystamy. I dwie takie dość często pojawiające się rzeczy, które są awariami, błędami, a nie są. Pierwsza sprawa to bardzo często z powodów biznesowych pojawia się konieczność ponawiania transakcji, jeżeli korzystamy z bazy danych, która wykrywa deadlocki i sygnalizuje o nich wyjątkiem. Często wtedy, ale to się robi zazwyczaj w aplikacjach standalone'owych, nie w samej aplikacji webowej, po zakleszczeniu ponawia się transakcję. To jest wyjątek od reguły, że należy się szybko wywrócić. Zazwyczaj wtedy się próbuje powtarzać 2-3 razy transakcję, jeżeli się nie uda, to wtedy dopiero następuje ostateczne wyrównanie. I jest naruszanie więzów integralności jako funkcja systemu. Czasem się zdarza, i tu jest znakomitym przykładem duplikacja loginu użytkownika, że błąd bazodanowy naruszenia więzów integralności jest prawidłową funkcją biznesową. To jest klasyczny przykład, że nasi użytkownicy rejestrują się przez weba. Oczywiście warto jest sprawdzać, czy dany login istnieje przed próbą zapisu, ale takiego maleńkiego okna nigdy się nie da wyeliminować, że dwóch użytkowników próbuje się naraz zarejestrować z takim samym loginem. I wtedy po prostu to trzeba obsłużyć. Trzeba to wpleść w normalny przepływ ekranów sterowania i zrobić z tego normalnego use case'a w aplikacji. To może teraz kod. Ja nie wiem, czy tutaj będzie dobrze widać. Tu jest główna metoda naszego utila, którego my używamy. To jest JDBC util, niezbyt oryginalna nazwa, którego główna metoda nazywa się with data source connection, którego jedynym argumentem jest interfejs connection op, który właśnie realizuje wzorzec funktora. W connection op to jest obiekt, który zawiera całą operację dostępu do bazy danych. Tu zaś Państwo macie wystandaryzowaną obsługę gadania z bazą danych za pomocą interfejsu JDBC. Na co proszę zwrócić uwagę? Tu jest pobranie połączenia w pierwszej części. Część druga to jest samo wykonanie operacji, to jest linia 11 to jest cała część, natomiast cały ten dół to jest obsługa połączenia. Tutaj proszę zwrócić uwagę, mamy klauzulę finali i w niej mamy try, catch i jeszcze takie dodatkowe rozróżnienie. Zabezpieczamy się przed błędem na zamknięciu połączenia i w dodatku, jeżeli rzuci nam się podwójny błąd, to korzystamy z takiej specjalnej klasy, tutaj prawie nie widać. Ona nazywa się Runtime Double Exception. To jest taki nasz własny wyjątek, który służy do opakowywania podwójnych błędów. I dzięki temu żadna informacja nam nie ginie. Na samym końcu tutaj, jeżeli jakiś wyjątek zaszedł, jest on po prostu wyrzucany. Na co proszę zwrócić uwagę? Na to, że tu są wszystkie wyjątki runtime. My wszystko to, co jest wyjątkiem typu checked, opakowujemy w runtime i rzucamy dalej. To teraz Państwu pokażę komplementarną do tego klasę, konkretną implementację interfejsu connection op, który nazywa się query op. To jest implementacja metody invoke. Invoke dostaje połączenie con, którego zamykaniem zajmuje się JDBC util. Pobieraniem, zamykaniem i sprzątaniem zajmuje się JDBC util, natomiast sama operacja już operuje na connection. No i mamy tutaj standardową obsługę. W tej części, w tym pierwszym try'u, nie wiem czy tutaj widać, jest tworzony statement, są ustawiane parametry wykonania zapytania, jest pobierany zbiór danych i w pętli za pomocą specjalnych obiektów wszystkie dane są wyciągane, tworzona jest lista rekordów i ta lista rekordów jest zwracana. Tutaj widać analogiczną sekcję do obsługi. Result set, obsługa podwójnych błędów, zabezpieczenie przed wrzuceniem się wyjątku i tak dalej. To jest zamknięcie result seta. Na następnym slajdzie macie Państwo drugą taką sekcję, zamknięcie statementa. I na samym końcu, jeżeli był jakiś wyjątek, wyrzucenie.